Przechodzimy do punktu 9. Oświadczenie w sprawie przyjęcia na teren gminy Czersk uchodźców z obszarów dotkniętych działaniami wojennymi. I projekt oświadczenia brzmi następująco, zaproponowany przez panią burmistrz. W sprawie przyjęcia na teren gminy Czersk uchodźców z obszarów dotkniętych działaniami wojennymi. Podstawa prawna, i tutaj Rada Miejska w Czersku wyraża następujące stanowisko. Paragraf pierwszy, odpowiadając na zapytanie wojewody pomorskiego z dnia 16 września 2015 roku w sprawie gotowości udzielenia przez samorządy województwa pomorskiego pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, Rada Miejska w Czersku oświadcza, iż gmina Czersk z uwagi na doznane przez te osoby w kraju pochodzenia krzywdy, cierpienia, jest gotowa przyjąć osoby z obszarów dotkniętych działaniami wojennymi oraz udzielić im pomocy poprzez m.in. zapewnienie lokalu mieszkalnego. Z uwagi na faktyczne możliwości, gmina Czersk jest w stanie przyjąć jedną czteroosobową rodzinę. I paragraf drugi. Oświadczenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Czy są uwagi, jakieś zapytania, wnioski? Proszę pan radny Niesiołowski. Panie przewodniczący, szanowna Rado, ja tak samo jak większość Polaków w kwestii uchodźców mam dużo wątpliwości, mam wiele obaw. Jednak jako katolik ja ufam słowom papieża Franciszka. Jako katolik w tej kwestii chcę iść za głosem Kościoła. Jako Polak pamiętam, że w historii naszego kraju wiele było takich momentów, kiedy to chciano Polskę wymazać z map, wymazać z pamięci. Wówczas naszych bohaterów, naszych patriotów ratowały inne, nie zawsze zaprzyjaźnione kraje. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że o wiele łatwiej i bezpieczniej byłoby mi się wstrzymać od głosu w tej kwestii. Jednak jako długoletni radny muszę w tak ważnych kwestiach podjąć decyzję i muszę mieć swoje zdanie. W związku z tym na pewno nie wstrzymam się od zdania, od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są inne uwagi? Bardzo proszę, pani burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, ponieważ zostałam wywołana do tablicy przez media, przez głosy, jakie w tych mediach padają, ale także przez list, jaki napłynął do Rady Miejskiej z koła Prawa i Sprawiedliwości Czesk. Czuję się jak gdyby wywołana do tablicy, ponieważ to ja jestem inicjatorem głosowania nad tym oświadczeniem. Chcę państwu powiedzieć, że jestem tym inicjatorem z odruchu czy poczucia solidarności. Bo tak jak powiedział pan radny Niesiołowski, w naszej historii też były momenty, kiedy Polacy na zawsze, niektórzy tylko na chwilę, w ciężkich momentach szukali swojej drugiej ojczyzny i tę ojczyznę znajdowali. Ta moja inicjatywa nie ma nic wspólnego z populizmem, nie ma nic wspólnego z uczynieniem szumu medialnego, nie ma nic wspólnego z trendem, nie idę za trendem. Chcę państwu wytłumaczyć, a głównie społeczeństwu Czerska, skąd ta inicjatywa w moim sercu zaistniała. Otóż był czas w roku 2002, kiedy do naszej społeczności przybyli, można powiedzieć tak, uchodźcy. Była to rodzina repatrianta pana doktora Anatola Gryniewicza. I muszę państwu powiedzieć, że wtedy gmina systemowo nie była przygotowana do działań, jakie powinna władza wykonawcza podjąć, jeśli do naszej społeczności przybywają ludzie, którzy uciekają od cierpienia w poszukiwaniu swobód obywatelskich, wolności.
Nasza gmina przez brak takich unormowań nie była przygotowana. Ja byłam uczestnikiem procesu asymilacji rodziny państwa Gryniewicz. Dokładnie pierwszego dnia, kiedy przybyli na dworzec PKP w Czersku, przyjmowałam ich we własnym domu. To w moim domu znaleźli schronienie. I muszę państwu powiedzieć, że nikt wtedy z gminy, z władz wykonawczej nie zainteresował się tą rodziną. Ja dzisiaj zostałam przez nich umocowana, upoważniona do tego, żeby o tym ciężkim momencie w ich życiu państwu i społeczeństwu powiedzieć. Tak się składa, że jedynie repatriantem był pan Anatol Gryniewicz, jego dzieci i jego matka. Natomiast pani Nadia Gryniewicz tego statusu nie posiadała i była uchodźcą politycznym. Wtedy też, proszę państwa, kiedy pracowałam w banku, to właśnie pani Nadia u mnie w banku znalazła pracę. Mnie także gmina nie zapytała, czy nie zawieram z nią przypadkiem umowy śmieciowej, ale też nie zapytała, czy pracodawca, pan, potrzebuje jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy. Pomocy finansowej, którą bardzo łatwo można było zdobyć właśnie od wojewody. I co dziwne, osamotniony, w pojedynkę, pan Anatol Gryniewicz, jeżdżąc wiele razy do wojewody, uzyskał tę pomoc, tak, żeby móc zamieszkać w mieszkaniu komunalnym. To państwa oświadczenie daje umocowanie władzom gminy, burmistrzowi, ale jednocześnie nakłada na mnie obowiązek, żeby do tematu uchodźców, repatriantów przygotować się. Chcę, proszę państwa, powiedzieć o jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Kiedy pan Gryniewicz podejmował pracę w służbie zdrowia, ale także w naszym ośrodku zdrowia, dotykało go bardzo wiele przykrych momentów. Wtedy mówiono, co robią tutaj Ukraińcy. W naszym ośrodku zdrowia robi się śmiesznie. Będziemy mówili po rusku. Ja nie chcę państwu mówić, kto mógł być tym autorem tych słów, ale większość z państwa być może, że się domyśli. Dzisiaj wiecie, że to jest pełnowartościowy obywatel, który ratuje nam coś, co mamy najcenniejszego, życie i zdrowie. I przez pryzmat tego jednego doświadczenia, jakie miałam w kontakcie z rodziną państwa Gryniewicz, uważam, że gmina na takie okoliczności powinna być przygotowana. W oświadczeniu, które państwo dzisiaj będą głosować, nie ma katalogu koloru skóry, wyznania, preferencji seksualnych. My głosujemy nad podmiotem tego oświadczenia, a tym podmiotem jest człowiek. Człowiek, który chce swojej rodzinie, sobie i swoim dzieciom zapewnić wolność i lepszy byt. Wiele osób, także siedzących tutaj na tej sali, odmawia mi prawa odwoływania się do Biblii, do nauki Kościoła, zupełnie niesłusznie i niesprawiedliwie najczęściej. Proszę państwa, robią to osoby, które nigdy w życiu nie podyskutowały ze mną na temat mojego katalogu wartości, a ośmielają się kreować takie nieprawdziwe opinie. Ja chcę powiedzieć jedno, że wbrew temu, że mimo to, że ktoś odmawia mi odwoływania się do bardzo ważnego kodeksu etycznego, jakim jest Biblia, ja chcę dzisiaj powiedzieć te słowa, bowiem niektórzy z państwa odwołują się, że posiedli wiedzę na temat tego, co się dzieje z uchodźcami, co robią, jakim są zagrożeniem. A ja chcę przytoczyć te ważne słowa. Co z tego, że mam, że posiadam wiedzę? Co z tego, że mówię językami wszystkich ludów i narodów? Co z tego, kiedy nie mam miłości dla bliźniego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi do oświadczenia? Bardzo proszę, pan z publiczności. Dziękuję za głos. Wysoka Rado, Pani Burmistrz. Mam
co do tego wątpliwości. Jestem przeciwko przyjmowaniu emigrantów po prostu z krajów Afryki i tak dalej. Mam z tym doświadczenie. Uważam, że przyjmowanie repatriantów jest jak najbardziej w naszym obowiązku. Ze wschodu, gdzie jest wojna, gdzie dzieci są w piwnicach. Tu jest nasz obowiązek. To są Słowianie i oni się z nami asymilują. Ja pracowałem 18 lat za granicą. Tu są, jeśli przyjmiemy z tamtych krajów islamskich, będziemy mieli tylko problemy finansowe, bo to są finanse, trzeba zatrudnić tłumacza, trzeba zapewnić opiekę i tak dalej. Kto za to zapłaci? Czy nasza gmina, naszą gminę stać na to? Bo pani mówiła, że kasa jest pusta. Mieszkańcy, z tego co ja wiem i rozmawiam, większość jest przeciwko, jak najbardziej chcą przyjąć repatriantów ze wschodu, gdzie jest wojna, gdzie dzieci nie mają co jeść, w piwnicach są bombardowani. A tutaj są młodzi ludzie, którzy są zdolni do pracy i chcą po prostu tylko przyjechać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Rady jeszcze jakieś uwagi? Pan Radny Bieliński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Chcę już na wstępie podkreślić, że tutaj nie będę ulegał jakimkolwiek naciskom czy apelom. Zagłosuję według własnego uznania. Niemniej jednak tutaj podzielam niektóre zdania, które mówią o tym eksodusie, migracji czy uchodźstwa, ponieważ problem jest bardzo złożony. I tutaj to jest polityczna sprawa jak najbardziej. I trzeba zastanowić się nad tym, dlaczego ci ludzie uciekają z własnego kraju. Tak, takie mocarstwa jak Stany Zjednoczone czy Rosja, które powinny na drodze dyplomatycznej, pokojowej podjąć działania w celu poprawy tej sytuacji, nawet pomocy gospodarczej, aby ci ludzie nie uciekali do lepszego życia, a mogli znaleźć u siebie spokój, pracę i normalne życie, to te kraje stają po obu stronach konfliktu. Jedni po stronie reżimowego rządu, inni po stronie separatystów, czy tam jak inaczej można ich nazwać. To nie jest droga. I ten napływ tutaj emigracyjny, on jest spowodowany właśnie sytuacją, często sytuacją ekonomiczną tych krajów. Ci uchodźcy, jak ich tutaj nazywamy, to są często ludzie, którzy już przekroczyli granicę innego państwa znacznie wcześniej, aniżeli teraz odbywa się ten pochód do krajów zachodnich. Trzeba zatrzymać ten proces, ale to jest tak, że tutaj żerują na tym mafie, żerują na tym organizacje przestępcze, które przemytnicy, którzy przeprowadzają tych ludzi za pieniądze. Za pieniądze, które często są dorobkiem całego życia tych osób. I te osoby rzeczywiście nie wiedzą, gdzie często znajdą swoje schronienie. Uważam, że trzeba wreszcie świat, jak i Unia Europejska powinna zadziałać w kierunku zablokowania tej eskalacji emigrujących narodów do krajów innych, między innymi tutaj do Europy. Ja nie będę tutaj, proszę mnie tu nie posądzać, o ksenofobię czy jakiś rasizm. Bo oczywiście wszyscy są, że tak powiem, ludźmi, ale ten problem, który został tu poruszony, naszych braci, naszych rodaków za wschodniej granicy, repatriantów. To tutaj pani burmistrz przytoczyła tylko jeden przykład, ale takich ludzi w Kazachstanie i w innych państwach Europy Wschodniej, jest naszych rodaków, jest bardzo wielu, którzy chcieliby też tutaj wrócić do Polski. I rząd nasz, jakoś dotychczasowy rząd, nie potrafił znaleźć odpowiedniej recepty, odpowiednich ustaw regulujących ten proces, aby tych ludzi przygarnąć. Uważam, że przede wszystkim myślę, że władze, czy tutaj Unia Europejska pójdzie w tym kierunku, aby wyeliminować tą wielką migrację ludzi, nie tylko Syryjczyków, bo tutaj są z innych krajów afrykańskich, oczywiście Marokańczycy, Tunezyjczycy i oczywiście wiele innych narodów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Sumionka. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja
Osobiście co do tego, do tej całej sprawy miałem zawsze, miałem i mam. Osobiste moje zdanie jest za tym, żeby być na za. Natomiast jak już wcześniej to mówiłem na komisji, że pozwoliłem sobie w tej sprawie przeprowadzić w formie takiej anonimowej ankiety, anonimowego zapytania do mieszkańców, do sporej grupy mieszkańców, bo muszę powiedzieć Państwu, że to na dzień dzisiejszy, do dnia dzisiejszego włącznie, bo jeszcze ostatnie powiedzmy zdanie miałem tutaj przed wejściem na salę ze strony moich wyborców. I o ile, to jest bardzo ciekawa sprawa, tak jak przedstawiałem to na komisji, że w tej pierwszej, powiedzmy, pierwszej fazie tej konsultacji ta opinie na temat, opinie mieszkańców na temat tego, czy pytanie było zadane tak jak jest tutaj, czy jesteś za przyjęciem, żebyśmy przyjęli na teren gminy czteroosobową rodzinę. W pierwszej fazie tych konsultacji wychodziło nawet, jeżeli chodzi o stosunek 9:1 na to, żeby tak. Ciekawe rzeczy. Powiedzmy, że ja nawet pozwoliłem sobie zadawać później takie pytanie jeszcze. Tak, no czy jesteś na teren gminy, ale czy gdyby ci ludzie mieli zostać, mieli zamieszkać w Wodrach. To od razu powodowało, to jest ciekawe, że to od razu powodowało, no coś zgubiał. Nie? Tego typu nawet reakcje. Tylko nie, jeśli w miarę dalej to tak. Natomiast później, im dłużej powiedzmy te konsultacje przeprowadzałem, okazywało się, że było coraz więcej ludzi zdecydowanie przeciwnych. Argumenty, sprawy religii i tak dalej, obawy o powiedzmy tą działalność terrorystyczną. Natomiast już ostatni weekend, dokładnie sobota i niedziela i w dzień wczorajszy. No wczoraj to można powiedzieć pod tym względem zapytałem około 30 osób i to ludzi spotkanych w Wodrach, w Łęku i w Czersku. 30 ludzi i wszyscy byli zdecydowanie przeciw. To mi daje dużo do myślenia, dlatego będę głosował niestety, ale negatywnie, jeśli chodzi o to oświadczenie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zająć stanowisko w sprawie oświadczenia? Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę bardzo. Tylko nie było zgłoszone. Pana stanowisko mamy na piśmie bodajże, tak? To jeszcze proszę, ale króciutko, tak? Szanowna Rado, Szanowna Pani Burmistrz. Chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, zanim Rada podejmie decyzję w tej sprawie. Nasze stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, członków Prawa i Sprawiedliwości, sympatyków, powstało na podstawie spotkań, rozmów z mieszkańcami Czerska. I nie zgadzam się z argumentacją Pani Burmistrz, która przedstawia w ten sposób ją, że indywidualnie po prostu człowiek pewną rzecz. No może to wszystko, to będą do powiedzenia tej sprawy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi są? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosowanie zrobimy po 15-minutowej przerwie. Ogłaszam przerwę. Przejdziemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem oświadczenia? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Kto jest przeciw? Pięć głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Dziesięć głosów wstrzymujących. Musimy ponowić głosowanie.
Dobrze, w głosowaniu brało udział, dodam, 18 radnych. I tutaj nam się zgadza, 18 głosów. Czyli oświadczenie nie zostało przyjęte.